Moi drodzy, przed nami pierwsze pytanie. A, zapoznanie jest? Uwaga! Pytanie pierwsze, słuchajcie wyraźnie. Matematyka. Ile łącznie lat mają państwo młodzi? Pierwszy. 45. Ankietowani odpowiedzieli inaczej. Nie jest to łącznie 45 lat. Szansa. 51. Prawidłowa odpowiedź to 53 lata. Punkt dla ekipy Panny Młodej! Zapraszam do siebie kolejną parę. Kolejna para proszona. Dobrze, dobrze. Matematyka po raz kolejny. Uwaga. Tu będzie chyba łatwo podpowiedź, bo w trakcie wesela zasłyszeliście. Ile lat Sylwia i Kuba są parą? Pierwsza. 5,5. Dobrze, 5,5 roku. Punkt dla ekipy Panny Młodej. Zapraszam serdecznie kolejną parę. Historia powszechna. Gdzie państwo młodzi się poznali? Proszę. Warszawa. Ale gdzie? To nie jest konkretna odpowiedź. Czy państwo młodzi? Myślę, że damy szansę przeciwnikowi. Nie zaliczamy tego. Dobrze. Uwaga. Gdzie... Nie strzelaj oczami, nie strzelaj oczami. Tu jest mikrofon, tu jest mikrofon. Chodź, chodź. No uwaga. Gdzie poznała się pana młoda? Na stafa. Na stafa? Nie mogę teraz zaliczyć. Czy ktoś zna prawidłową odpowiedź? Prawidłowa odpowiedź to na poligonie, strzelec, organizacja, tak, tak. Nie ma punktu, nie ma punktu. Zapraszam kolejną parę u siebie w tym momencie. Socjologia. Ile łącznie rodzeństwa posiadają państwo młodzi? Pierwszy. Niech to pomyślę. Rodzeństwo. Rodzeństwo, rodzeństwa. Młoda ma dwie siostry. 3 sekundy minęły. Zastanawiałeś się za długo. Szansa dla przeciwnika. Uwaga. 4. Ankietowani nie odpowiedzieli, że to jest 4. Damy szansę przeciwnikowi. Młoda ma dwie siostry. Młody. 3. Szybko. 4. On powiedział 4, on powiedział 1. Prawidłowa odpowiedź to 3, a więc punkt dla ekipy pana Młodego. Zapraszam kolejną parę. Ja mam do was małą prośbę. Te przyciski mają życie. Tak delikatniej, proszę. Uwaga, lecimy dalej. Gdzie pracuje panna młoda? Pierwsza. W aptece. Dobrze, w aptece. Pogledzimy panny młodej. Zapraszam kolejną panę do siebie. Motoryzacja. Pytanie brzmi, jaka jest ulubiona marka samochodu Jakuba? Pierwsza. Toyota. Dobrze! Toyota! Punkt dla ekipy Panny Młodej. Zapraszam kolejną panę. Proszę, proszę. Tak, tak, podchodzimy. Tu będzie ciężko, bo to są kolory, a panowie mają z tym problem z reguły. Uwaga. Jaki kolor oczu posiada Sylwia? Pierwszy. Niebieski. Mogę zaliczyć. Tłumaczysz, o co chodzi? Prawidłowa odpowiedź to szaro-niebiesko-zielone. Ale zaliczę! Punkt dla ekipy pana Młodego! Zapraszam do siebie kolejną parę. Szybkie pytanie. Jakie jest drugie imię pana Młodego? Proszę. Piotr. Dobrze, Piotr! Punkt dla ekipy pana Młodego! Zapraszam do siebie kolejną parę. Geografia. Skąd najdalej przyjechał gość weselny? Proszę. Boże, nie wiem, nazwę 20 km. Gość weselny. W Warszawie. To nie jest prawidłowa odpowiedź. Ankietowani odpowiedzieli inaczej. To nie jest Warszawa. Najdalej. Kraków. Dobrze! Kraków! Pągle ekipy Panny Młodej. Zapraszam kolejną panę. Zoologia. Jak wabi się kot pana młodego? Pierwszy. Misiek? Nie jest to misiek. Jak wabi się kot pana młodego? Formoza. Dobrze! Punkt dla ekipy młodego. Zapraszam kolejną panę.
Kolejne pytanie. Wymień dwa kraje, które odwiedzili państwo młodzi. Wspólnie oczywiście. A, wspólnie? Tak, wspólnie. Grecja? Pierwsza odpowiedź to Grecja, słucham drugą. Czechy? Ankietowani odpowiedzieli ciutkę inaczej. Dam szansę. Uwaga, dwa kraje, które odwiedzili państwo młodzi wspólnie. Grecja na pewno. Ukraina. Grecja, Ukraina. Punkt dla ekipy Panny Młodej! Zaliczam! Zapraszam kolejną panę. Boże, jedyny, te przyciski naprawdę mają życie. Uwaga, kontynuujemy. Motoryzacja po raz kolejny. Jaki był pierwszy samochód pana młodego? Pierwsza. Toyota Avensis. Toyota Avensis, zaliczam! Punkt dla ekipy Panny Młodej! Zapraszam kolejną panę. Podaj imię męskie wśród dzisiejszych gości weselnych bez litery A. Pierwszy. Robert. Czy jest na sali Robert? Jest. Zaliczamy! Punkt dla ekipy Panny Młodej! Zapraszam kolejną panę. Pytanie dotyczące pana młodego. Ile Kuba w szafie ma mundurów? Proszę. Dwa. Ankietowani odpowiedzieli inaczej. Nie są to dwa mundury. Szansa dla przeciwniczki. Cztery. Też nie. Jeszcze raz, ile powiedziałeś? Powiedziałeś dwa, a tu cztery. Moi drodzy, dam po punkcie, ponieważ prawidłowa odpowiedź to jest trzy. Mamy punkt dla każdej drużyny remisowo. Zapraszam kolejną parę. A to będzie dobre. Zobaczymy, jak znacie młodych. Jak pan młody mówi czule o swojej wybrance. Czekamy, czekamy. Jak pan młody mówi czule o swojej wybrance? O, naradzają się, dobrze. Możecie się naradzać, jak potrzebujecie. Uwaga, wcisnął, odpowiada. Uwaga, jak pan młody mówi czule o swojej wybrance? Kluska. Dobrze! Punkt dla ekipy Panny Młodej. Moi drodzy, przed nami ostatnie pytanie. Szanowni goście, przed nami ostatnie pytanie, warte dwa punkty. Słuchajcie wyraźnie. Do samego końca. Więcej niż jedno zwierzę to? Pierwszy. Dwa. Za odpowiednią odpowiedź są dwa punkty. Uwaga, więcej niż jedno zwierzę to? Lama. Dobrze! Lama! Dwa punkty. Moi drodzy, sumuję w tym momencie punktację. Sprawdzam, która drużyna zwyciężyła. Dajcie mi chwilkę. Punktami 9 do 7 zwyciężyła drużyna Panny Młodej!